I one zajmowały mi dziennie około 3-4 godzin na koniec pracy, czy też po pracy, czy następnego dnia. Rozliczenie tych 50 pracowników to jest około 3-4 godzin pracy. Natomiast jest też coś, jest też, są też funkcjonalności tego systemu, których, że tak powiem, nie da się wycenić, bo idzie to w setkach tysięcy złotych, tudzież w milionach nawet, tak? No bo jeżeli mówimy o tym, że planuję teraz nasadzenie na 2021 rok, a mam dane w systemie z 5 ostatnich lat, gdzie mogę sobie sprawdzić, która z odmian, jakie miała plony, ale mogę sobie sprawdzić, kiedy dokładnie one były sadzone, jakie były koszty produkcji. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wątpliwym jest, jeżeli ktoś nie korzysta z jakiegoś systemu, żeby znał dokładnie koszty produkcji. Ja rozumiem, że ktoś może wiedzieć, że na przykład El Santo to by kosztowała 100 tysięcy złotych, a Sonata to by kosztowała 120 tysięcy złotych w kosztach produkcji, ale jestem ciekaw, ile osób potrafiłoby odpowiedzieć na pytanie, skąd wynika ta różnica, gdzie dokładnie te pieniądze, co nas kosztuje więcej, czy to był zbiór. Thank you.